Cześć, witajcie w kolejnej krótkiej Mobzilli. Ostatnio w ręce wpada mi sporo słuchawek. Nie narzekam, po przesiadce na Lenovo Moto Z bardziej doceniam bezprzewodowe słuchafony. Te, którymi zajmuję się dzisiaj, podesłała do testu firma Sudio, która pochodzi ze Szwecji. Przyznaję, nie mam w związku z tym pojęcia, jak powinna się wypowiadać nazwę tego modelu. Pozwolę sobie zatem ją kaleczyć i mówić po polsku Regent. Natomiast zanim jeszcze sprzęt wyjmiecie z pudełka, zauważycie na pewno, że Sudio stawia na jakość. Wszystko jest elegancko zapakowane. W środku znajdziecie kabel jack do podłączenia słuchawek tradycyjnie oraz drugi USB do ładowania. Dość długi, to jest na plus. Jest także certyfikat jakości i instrukcja obsługi, w której można poczytać o filozofii firmy i jej historii. Niestety nie po polsku. Same słuchawki także prezentują się świetnie. Ja dostałem je w białym kolorze i jakość wykonania bardzo mi się podoba. Pałąk jest pokryty skórkowym materiałem, miękkim i przyjemnym w dotyku, więc nie uwiera, nawet kiedy sprzęt się nosi przez dłuższy czas. Ten sam materiał znajdziecie także na nausznikach, a ich zewnętrzne części są wykonane z plastiku matowego, także świetnej jakości. Są też metalowe elementy z logo i informacją lewa-prawa słuchawka. Są także druty, prowadnice służące dopasowaniu rozmiaru, pomalowane na złoto, choć zauważam z przykrością, że w moim egzemplarzu zdążyły się już gdzieniegdzie odbarwić. Przewody, które zresztą pewnie już zauważyliście, też mają chyba służyć stylistyce. One wydają się dość solidnie osadzone i myślę, że tylko w wyniku naprawdę niefortunnego zbiegu okoliczności udałoby się je przypadkowo wyrwać. Na ogromny plus fakt, że słuchawki da się złożyć, więc łatwo jest spakować do torby czy plecaka. Zresztą same nauszniki są stosunkowo małe, więc miejsca nie zajmują dużo. Na minus z kolei fakt, że urządzenie jest dość ciasne, dzięki temu łatwo nie zsuwa się czy nie spada, ale jednak jeśli ktoś ma większą głowę, to może powodować jakiś tam dyskomfort. Cechą szczególną są wymienne nakładki. Żeby je zdjąć, trzeba je przekręcić. To są po prostu plastikowe kółka, dość łatwo rysujące się, bo to błyszczący plastik, ale dzięki nim można spersonalizować sobie te regenty. Ja jedne dostałem w zestawie i zupełnie szczerze wśród dostępnych wzorów nie znalazłem żadnego, który by do mnie przemawiał, natomiast to jest oczywiście rzecz gustu. Jeśli chodzi o sterowanie, urządzenie ma 3 klawisze, dość dobrze wyczuwalne pod palcem, środkowy ma dodatkowo kropkę dla łatwiejszego odróżnienia. On służy do włączania słuchawek i po dłuższym przyciśnięciu uruchamia parowanie. Łączenie odbywa się przez Bluetooth 4.1. Dwa pozostałe pozwalają sterować głośnością. Oczywiście wszystkie 3 można także wykorzystywać do pauzowania czy przeskakiwania do kolejnych piosenek. Obok nich znajdziecie niewielką diodę statusu. Natomiast jeśli chodzi o najważniejszą rzecz, czyli jakość odtwarzanego dźwięku, na szczęście jest bardzo dobrze. Dźwięk jest dojrzały, dobrze zbalansowany, słychać ciepłe basy, wysokie tony także są wyraźne. Nic nie jest przygłuszone czy dominujące. Podoba mi się taka barwa, ale jeśli ktoś chciałby gdzieś dodać sobie poweru, można oczywiście zrobić to korektorem w swoim telefonie. Ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że Regenty grają wyraźnie lepiej niż VasaBlo tego samego producenta, którą miałem okazję testować jakiś czas temu i to na duży plus. Na plus także całkiem dobre izolowanie dźwięków z zewnątrz i w drugą stronę. Jeśli chodzi o czas pracy, producent obiecuje do 24 godzin na jednym ładowaniu i ja jestem w stanie w to uwierzyć. Na ogół spędzałem w słuchawkach godzinę dziennie i przez cały czas ich użytkowania ładowałem je tylko raz, a dostałem je jakieś 2 miesiące temu. Czas ładowania też nie jest problemem, zamyka się w 2 godzinach. Podsumowując, nazwa Sudio może kojarzyć się z dobrą jakością wykonania i może się kojarzyć również z dobrą jakością odtwarzanego dźwięku. Tego się dowiedziałem z tego testu. Nie najlepszą na rynku, da się kupić słuchawki, które będą grały lepiej niż Regenty, ale myślę, że w tej klasie ta jakość, którą tutaj dostajemy, jest naprawdę w porządku. Myślę też, że ona wystarczy większości użytkowników. Wszystkie inne cechy z tego sprzętu również są na plus, w związku z tym zostaje tylko i wyłącznie cena. Ta oficjalna to jest 599 zł, czasami jest zbijana przez różne promocje cenowe, czasami dodawane są w zestawie jakieś gratisy, na przykład te nakładki, które można sobie tutaj podmienić. Ja uważam, że dodawanie ich na gratisie to jedyny słuszny wybór, ponieważ ich oficjalną cenę 79 zł uważam za absurdalną po 100-kroć. To jest kawałek plastiku, to nie powinno tyle kosztować. Natomiast sami ocencie, czy cena jest adekwatna do jakości tego produktu. Ja uważam, że tak. Jeżeli chcecie kupić Sudio Regent, mogę Wam taki zakup polecić. Te słuchawki, które ja dostałem do testu, mogą zostać dla mnie, w związku z tym ja się oczywiście nimi z Wami podzielę. Jeżeli chcecie takie słuchawki wygrać, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Jak zawsze mamy 3 zasady proste, które trzeba spełnić, żeby mieć na to szansę. Pierwsza sprawa to polubienie tego odcinka, druga sprawa to subskrybowanie kanału, to jest konkurs dla moich widzów, a trzecia to wpisanie do komentarza pod filmem rymu do słowa na przykład nauczniki. Takiego jeszcze nie mieliśmy, w związku z tym możemy coś kreatywnego tutaj sobie wymyślić. Konkurs potrwa tak jak zawsze 7 dni. Jak zawsze oczywiście zwycięzcę wybieram na chybił trafił. Oczywiście więcej szczegółów jest w opisie, więc jeżeli chcecie tam zjechać sobie i poczytać, to zapraszam. Dziękuję Wam za obejrzenie tej krótkiej Mobzilli. Trzymajcie się, do następnej, cześć!